Sytuacja w Rafach jest krytyczna. Stany Zjednoczone wstrzymały częściowe dostawy broni do Izraela. Zapasy żywności i paliwa w przejętej przez Izrael strefie Gazy kurczą się. Brak paliwa naprawdę zatrzyma całą akcję humanitarną. Przejście graniczne w Rafach, które było najważniejszym punktem, przez który dostarczana była pomoc humanitarna do palestyńskiej enklawy, jest całkowicie zamknięte. System medyczny pogrąża się w kryzysie. W mieście funkcjonuje już tylko jeden szpital. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tak dużą liczbą ofiar i krytycznie chorych pacjentów. Istnieje poważny niedobór personelu medycznego. Izraelskie czołgi pojawiły się w pobliżu terenów zabudowanych. Odgłos wystrzałów słychać właściwie bez przerwy. Zrobimy wszystko, co konieczne. Powtarzam, wszystko, co konieczne, aby obronić obywateli Izraela, usunąć złe groźby wobec nas i przeciwstawić się tym, którzy próbują nas zniszczyć. W wyniku nocnego strzału w różnych częściach strefy Gazy zginęło co najmniej 12 cywilów, w tym dzieci. Eksperci co do jednego nie mają wątpliwości, mówi dr Jarosław Jarząbek. Myślę, że powinniśmy się spodziewać dalszego pogłębiania tego kryzysu. Izrael straszy wielkim szturmem w Rafach. W praktyce będzie to oznaczało pewną śmierć dla wysiedlonych cywilów. Prezydent USA Joe Biden podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw bomb do Izraela. W Gazie giną cywile w wyniku zrzucania tych bomb i innych ataków na skupiska ludności. Wyjaśniłem, że jeśli wejdą do Rafah, to nie dostarczę broni. Ten ruch wielkiego wrażenia na Izraelu nie zrobił. Siły obronne Izraela mają amunicję na zaplanowane operacje, a także na operacje w Rafah. Mamy tego, czego potrzebujemy. Premier Benjamin Netanyahu wskazuje, że decyzja USA nie leży w interesie Amerykanów. Daje jednak do zrozumienia, że bez ich wsparcia Izrael też sobie poradzi. Jeśli Izrael będzie musiał zostać sam, pozostaniemy sami. Wstrzymanie transportu amunicji dla Izraela potwierdził szef Pentagonu Lloyd Austin.